burę lub pstrokatę, wszystkie koty za pan brat. Mają drogi swe i płoty, po prostu koci świat. Po prostu koci świat. Sprawdź, no mały, czy nasze śniadanie gotowe. Napiłbym się ciepłego mleka. Ciepłe mleko? Mówiłaś coś, babciu? Nie, warto by już wstać. Ale tak zimno. To napal w piecu. Napaliłabym, ale nie ma drew. Zapomniałeś narąbać. Zaraz narąbię, ale chętnie bym się przed tym gorącego mleka napił. Przecież nie ma na czym ugotować. Jednym słowem, nie ma rady. Wstajemy. Raz, dwa i... Hop! Ale ziąb. Może zapolujemy? Nie. Chyba jestem chory. Mam dreszcze i w ogóle... Lepiej idź, zobacz, czy dziadek i babcia nie wracają. O, coraz mi gorzej. Idź szybko. A mnie tu dobrze. Przecież ciepło. Zimno jak psi. No no, tylko nie jak psi. Mnie tam gorąco i mam dla ciebie świetną zabawę. Chodź. To psotniki. Haha, wyglądasz jak prawdziwy śniegowy bałwan. Poczekaj. Wiesz, dziadku, dawno już bałwana nie lepiliśmy. Może sobie młode lata przypomnimy? Ruszaj się, babciu, to nie zmarzniesz.
ten bałwan nie za bardzo nam się udał. Pokraka. Gdyby mu szpiczaste uszy dorobić i wąsy z patyków, byłby podobny chociaż do naszego Bonifacego. Dosyć już zabawy. Czas wracać do izby. Bonifacek. Trzeba powiedzieć Bonifacemu. Ucieszy się. Bonifacy, Bonifacy. Na podwórzu stoi bałwan całkiem do ciebie podobny. Niedoczekanie. Bałwana. Niedoczekanie. Oczywiście. Mam silny organizm. A tu strasznie duszno i gorąco. Chyba znów pójdę na zimowy spacer. To jest myśl. Idę z tobą. Pójdę. Oczywiście pójdę, ale nie dzisiaj. Ty sobie nie przeszkadzaj. Idź sam. Chyba, że nie masz ochoty. W ciepłej izbie i dla ciebie też znajdzie się jakieś zajęcie.